tradycyjne świętowanie, które nie było możliwe przez około 50 lat, prawda? Bo przez 50 lat to święto nie było w normalnym od pracy. Dokładnie, od 8 lat od pracy teraz mamy możliwość przyjść tu i świętować wspólnie. Jakie to są uczucia? Możemy tutaj wszyscy razem iść i śpiewać. Jest wiele świąt związanych, kochamy. Radość, przede wszystkim radość i taki odpoczynek i wspólne świętowanie. Wśród osób, które tutaj przyszły, jest wiele osób w rozmaitych strojach. Są osoby poprzebierane, stroje krakowskie, tradycyjne stroje ludowe. Jest wiele osób w strojach historycznych. Tutaj razem z królem Kacprem idzie arcybiskup Marcin Raszewski, metropolita krakowski, bo przed chwilą, zanim ten orszak z katedry wawelskiej, odbyła się msza święta, której wszyscy razem uczestniczyli podczas tej mszy świętej w Kromili. Arcybiskup Marcin Raszewski właśnie zwraca uwagę na to, jakie znaczenie ma to święto, które nie było dniem wolnym od pracy przez 50 lat. Odnosił się też do prawodawstwa, które w tym momencie, jak mówił, jest tworzone w Unii Europejskiej. Sugerował, że następuje w pewien sposób laicyzacja, to znaczy odwraca się Europa od korzeni chrześcijańskich i należałoby coś zrobić. Jest wiele czasu na przemyślenia podczas tego orszaku, jest czas na wspólne śpiewanie, wspólną radość. Wszystkie trzy krakowskie orszaki dotrą na rynek główny, tam się spotkają, tam przy stajence ustawionej na scenie będzie wspólne kolędowanie i dalsza część wspólnego świętowania tego wyjątkowego, tego szczególnego, szczególnego święta. Święto podane jest już wieczorem 5 stycznia, a miejsc na świecie, gdzie do tej królowie przyjechali lub jeszcze przyjadą w widowiskowych strojach, na kojach, wielbłądach, a nawet słoniach, jest znacznie więcej. Każde ma swoją specyfikę. Tradycyjnie na wielbłądzie, dronem, a nawet helikopterem. Już od wczorajszego poranka trzej królowie przybywali w najdalsze zakątki Hiszpanii. Wszystko po to, by wieczorem wziąć udział w tradycyjnej paradzie. Na paradę trzech króli przyszłam dla królów i dla kobiety. Byłam grzeczna, więc może przyniosą mi to, czego chcę. Bo noc z 5 do 6 stycznia uznawana jest Hiszpanii za najbardziej wyjątkową w roku. Dzieci zostawiają wieczorem z trudą kolą, przyjęcie włosy, na pewno widzenie. Rano natomiast znajdują w tym samym miejscu podarunki. Zbieram się do trzech króli, bo oni przynoszą dużo prezentów, a wszyscy dobrze się bawią. Podobne parady odbywały się w całej Hiszpanii, choć w Katalonii oprócz duchowego mają one także inny polityczny wymiar. Jesteśmy na jakiekolwiek miasto w Katalonii. Jest wiele osób, które noszą rudę wstążki i czapeczki. W zasadzie wszyscy rozumieją. A to z powodu naszych politycznych liderów, z których wciąż szalał przybywa w jej dniach. Oprostach minionego roku, głównie trzęsienia ziemi, które wstrząsały kraju, starają się zapomnieć na kolejne pytanie. To był trudny rok, ale w tych czasach musimy być bardziej zjednoczeni. Jesteśmy tutaj, operując rady, nie zapominając, ale starając się, by szczególnie dla dzieci to popołudnie było radosne. Oprócz trzech króli na tradycyjnej meksykańskiej paradzie nie mogło zabraknąć specjalnego ciasta. W placu ukrywana jest figurka dzisiątka Jezus. Znalezienie jej uznawane jest za wyjątkowe błogosławieństwo. To fantastyczne święto, ponieważ sprawia, że rodzina choć przez chwilę jest rana, to my się bawimy, wszyscy są relaksowani, a ciasto jest bardzo smaczne. We Włoszech święto trzech króli to wielkie święto dzieci, które właśnie dziś czekają na Boże Narodzeniowe prezenty. Lawę Pana, dobra czarownica, która w skarbecie pozostawia prezent, z którym niegrzecznie może dać wyraźny sygnał do poprawy. Zamiast słodkości podarować będzie dziś święto trzech króli, a ulica włoskich miast spotkać można ją dosłownie wszędzie. Ubraki i zatomika najbiedniejszych to już tradycja czeska. Prawie trzej królowi na wielbłądach przemaszerowali już wczoraj też zbierane były darki dla potrzebujących. Tradycyjnie święto obchodzone jest z tarczą naszych zachodnich sąsiadów, od dziś Austrii przemierza ponad 100 tysięcy kolejnych.
Thank you.
3 na 4 zawody. Byliśmy z całą rodziną, z dziećmi, z duchami, teraz